prawie 10 minut po godzinie 18. Z takimi utworami na zupełny początek na 89 i 8 FM, na prawie 9 minut po godzinie 18. No co mogę powiedzieć, że ktoś tu dzisiaj napisał, że ikona w studiu Radia RAM. Ja nie lubię takich określeń, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak pan sobie z tym radzi akurat i dźwiga. Dobry wieczór, dzień dobry. Ani się nie słucham specjalnie, ani się nie oglądam, więc rozumiem. Nie wiem, jakie budzę odczucie. No odczucie jest pozytywne ze strony słuchaczy. Ja tylko przypomnę, że od dekad w zasadzie, tak dzisiaj o tym napisałem na naszej stronie, że zaprasza pan do swoich muzycznych światów. Nie boję się tego stwierdzenia. I od strony lirycznej, i od strony muzycznej, bardzo autorsko, w oparach i absurdu, ironii, ale przede wszystkim, tak mi się wydaje, zabawy słowem. Pan to robi w muzyce, a jak rozmawialiśmy, tu zdradzę troszkę, pozwolę sobie na uszczknięcie dosłownie jakiegoś ultrafragmentu pana rzeczywistości. Jak pan ze mną rozmawiał, umawiając się na to spotkanie, to użył pan takiego słownictwa i takiej składni, którą pomyślałem sobie, mój Boże, ten człowiek naprawdę też w taki sposób po prostu mówi do nas, w sensie nie tylko w piosenkach. Nie specjalnie się zastanawiam nad konstrukcjami tekstów piosenek. Domyślam się. No, jak się chwilę skoncentruję, no to po prostu tak takim słownictwem się posługuję i tak rozmawiam z ludźmi i tak rozmawiam z żoną przede wszystkim. Aha. Bo jestem trochę odludkiem. Czasami z tego odludztwa no gdzieś tam potrafię wychynąć nuda, no więc urozmaicamy ją sobie z Bożeną, z moją żoną tworzeniem nowych słów. Czyli słowotwórstwo, czyli zabawa. Zabawa, czyli... tak. Mm-hmm. Przekręcaniem tych słów. I... Jasne. Dobra, to za moment do tego jeszcze nawiążemy. Ja dzisiaj od strony muzycznej, bo nie chciałbym, byśmy tylko przegadali, nazwijmy to, stronę muzyczną, ale też dali sobie szansę posłuchać. Robię taki trochę przekrój i próbę zgadnięcia, jak może wyglądać nowy zestaw na nowej trasie Lecha Janerki i zespołu. I pan może mnie korygować post factum, powiedzieć, chłopaku, zapomnij, albo no, może się zastanowię, może faktycznie byśmy zagrali. Wy i tak jesteście już po próbach, więc wszystko wiecie. A ja sobie po prostu dzisiaj tu pozgaduję i mam nadzieję, że słuchacze się dołączą, bo generalnie jest tak, myślę sobie, że jest z czego wybierać a propos pana 8 albumów na przestrzeni wszystkich tych dekad. To co? Gotowy? No, ryzykowna akcja, no ale atakujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie ma nic. Jedziemy. No i zdaje się, że skucha. Skucha. Graliśmy tą piosenkę przez wiele, wiele lat. W tej chwili jej nie gramy. Pamiętam taki koncert w Krakowie. Ponad 100 tysięcy ludzi. Nie był to mój solowy. Okay. Grał jeszcze Marillion. No i graliśmy tu na próbie, a oni tańczyli do tego. To było... Przemiłe wspomnienie. Coś niesamowitego zupełnie. No w tej chwili tego nie gramy. Nie wiem czemu, tak szczerze mówiąc. To jest bardzo silny, bardzo mocny numer z paroma ukłonami w stronę takiej sceny, nazwijmy to nieco mocniej brzmiącej. Ja bym sobie życzył, ale to pozostaje na razie tylko w tej mojej strefie marzeń. Dzisiaj w zasadzie mamy pana w studiu, dosłownie na za 5 minut koncert wrocławski. To będzie otwarcie trasy koncertowej Lecha Janerki. Pan w którymś z wywiadów powiedział, że owszem, było podróżowane kiedyś jeszcze z zespołem Klaus Mittwoch i to bardzo, bardzo dawno temu. Po drodze były różne koncerty, ja też pamiętam pana koncerty miejskie tutaj u nas we Wrocławiu, nie tylko. Ale takiej trasy koncertowej z prawdziwego zdarzenia to już dłuższy czas, choćby te 18 lat od poprzedniej płyty, nie było. No nie było i nie będzie, bo teraz przy okazji... Trzeźwe spojrzenie. Przy okazji wydania tej płyty mówię o gipsowym odlewie falsyfikatu. Tak jest. Jest tych koncertów trochę, naliczę chyba 16 albo 17. Z tym, że to nie jest klasyczna trasa, to znaczy kończy się jeden koncert i powiedzmy na drugi dzień jest następny, albo tam po dwóch dniach. Raczej to jest rozrzucone w czasie. Ja już nie jestem w stanie po prostu grać kilku koncertów pod rząd. Czyli swobodnym tempem, tak jak pan lubi w zasadzie.
Tak, tak. I więc między koncertami są interwały takie jakieś tam, nie wiem, 2 tygodnie, czasami nawet więcej, czasami mniej. Niech pan się przyzna tak naprawdę. Lubi pan te koncerty w ogóle generalnie a propos grania? Czy to trochę jest jednak wyjście z pana strefy komfortu? Bo pan mówi, że jest pan raczej, no mówi pan o sobie wprost, że jest pan samotnikiem, w sensie, i może nie samotnikiem w 100%, ale no może jakoś niespecjalnie pcha się pan do ludzkości, o może tak. Nie przepadałem nigdy za koncertami w swoim wykonaniu. Dalej nie przepadam. Ale czasami skąd ta samokrytyka? W sensie to jest samokrytyka, czy nie samokrytyka? No, nie będę się biczował przed mikrofonem. Nie jestem zachwycony swoim wykonawstwem i muszę się bardzo napinać, żeby w ogóle dojść do średniego poziomu. A widziałem parę koncertów takich, jak one powinny wyglądać, i do tego poziomu mi daleko. Czasami się zdarza. Oczywiście przykładam się do każdego koncertu. To nie jest tak, że lekceważę publiczność albo coś takiego. Mam na to parę dowodów, szczerze mówiąc. Czasami zdarza się tak, że nie jestem zachwycony i trochę w stresie gram ten koncert, a potem dostaję wspaniały odzew od publiczności. O to właśnie chodzi. No i to pamiętam. To pamiętam. Pan się czuje osobą spełnioną muzycznie i zawodowo? Tak przy okazji zapytam, skoro już pana mam tutaj w studiu? Nagrałbym jeszcze z jedną płytę. A właśnie, to nęci, kurczę. Czyli tak, koncerty może niekoniecznie zawsze i najchętniej, ale jak już płyta i wypowiedzi, zakładam, to sama przyjemność. No więc jestem fanem Beatlesów. Oni po kilku latach grania koncertowego zawiesili działalność koncertową, skoncentrowali się na siedzeniu w studio i nagrywaniu płyt. Jest w tym coś fascynującego. Wiem, o czym mówię, bo przy okazji ostatniej płyty wziąłem się za miksowanie tej płyty. Okazało się, że to jest obszar kosmiczny, że można to robić w nieskończoność. Między innymi dlatego w tą płytę, mimo tego, że zaczęliśmy to nagrywać jakieś 12-13 lat temu, to oddałem dopiero to w zeszłym roku. Tam powodów było kilka, no ale między innymi to, że chciałem się nauczyć i w jakimś tam stopniu nauczyłem się miksować. To sprawdźmy, jak panu wyszło, dobra? Okej. To uwaga. To wrogie terytorium, konkwistami wychodzi bokiem. Muzyczny Wrocław. I jesteśmy z naszym bohaterem. To ja sobie pozwolę, panie Lechu, jeszcze raz zacytować to, co na poza anteniu. Podkłady nagraliśmy w 2012, potem przez 11 lat pisałem słowa w tempie sylaba na tydzień. 3 kropki na końcu, a jeszcze przedtem słowo smutne. A dlaczego smutne? Bo przecież pan w ogóle nie lubi chyba zbyt takiego wartkiego tempa, w sensie, żeby tam się jakoś strasznie szybko to miało dziać. Ale trzeba przyznać, że 18 lat to w zasadzie można wychować dziecko. No pachnie lekką dewiacją. Zazwyczaj te teksty pisały się same. Powtarzam to wielokrotnie. Nigdy nie pisałem tekstów, same się pisały. A tu nagle hop i nie ma. Pustka, zupełna pustka. Przyglądałem się sprawom. Okazywało się, że jeżeli miałbym pisać o jakichś bieżących historiach, to już dawno o tym napisałem na płytach sprzed 20 lat. No tak. No więc miałem problem. No i postanowiłem pisać więcej o sobie. Trochę o Bożenie, czyli mojej żonie. Pan powiedział, że w tym utworze otwierającym, dokładnie pod nazwą taką, którą przed momentem pan też dźwiękowo właśnie wytworzył, to pan tak trochę jakby właśnie do własnej, w sensie żony, wypowiada te słowa. No przynajmniej część. Bożena powiedziała kiedyś, mówi sobie, zawsze piszczysz na tych płytach, wrzeszczysz, rzęzisz tam coś, a raz zaśpiewaj takim głosem, jakim mówisz do mnie. No i pomyślałem sobie, no dobrze, no zrobimy piosenkę z grubym głosem. A kto rządził pana w ogóle w głowie a propos, kto ma pozycję uprzywilejowaną, tak to określę? Ulotny jakiś riff, pasażyk, czy może bardziej ciekawa właśnie dla ucha, nie wiem, strofa, rym? W sensie... Teksty są później.
Okay. Zawsze jest muzyka i no różnie to komponuję. No, czasami coś tam, kiedy poznałem Bożenę, pamiętam, że czekałem, aż zrobię herbatę. W drugim pokoju tam było pianino. No i nigdy nie grałem na pianinie. Okay. Wstydziłem się jak czort. No ale podniosłem klapę. No i zacząłem coś tam układać i zanim pojawiła się ta herbata, napisałem piosenkę Dobranoc i z takim intrem Pada deszcz. No i po wielu, wielu latach, bo wtedy miałem 19 lat, po wielu, wielu latach nagraliśmy to na płytę. No więc, ale to jest taki epizod właściwie jedyny, jeżeli chodzi o fortepian. Często brzdąkam na gitarze i coś tam podśpiewuję, często... Czy tam się zaczyna historia? Gram, tak, gram na basie jakiś pochód i zaczynam czasami zupełnie bezwiednie i tak, nie zdając sobie sprawy z tego, podśpiewywać. Pan jest mistrzem, nie boję się tego słowa, mistrzem jednak aluzji, niedopowiedzeń, zawieszeń, taki Miron Białoszewski, nazwijmy to, w rockowym anturażu. Tak też pana porównywano. Ja bym tam się pewnie trochę pokłócił, w sensie, że może trochę jednak inaczej, ale tak czy owak, ta gra słowem i lekkie, nazwijmy to, przymrużenie oka, a nie dosłowność, to coś, co pan lubi. A ja zadam trochę odwrotne pytanie. Czy pan czasami nie czuje się jakby dociążony lekkością tych tekstów? Bo one są nieznośnie lekkie momentami. Mimo wszystko. W sensie i ulotne. Nie myślę o nich zupełnie. No więc... Pan płynie. Piszę te teksty. No, gdzieś tam Nozowska to super ujęła, że piosenka powinna mieć tekst. No więc do pewnego momentu podśpiewywałem sobie melodyjki, wtórując na gitarze, nie przejmując się w ogóle tekstem. No ale przyszedł taki moment, że założyliśmy zespół Klaus Mittwoch. No i dostaliśmy propozycję nagrania singla. No więc ten tekst stał się obowiązkiem i trzeba było napisać. No więc tak mądralą w zespole był perkusista i on powiedział, że napisze. Napisał, ale to były słabe teksty. Ja mówię, że to słabiutkie jest. No. A on, wziął pan to w swoje ręce. A napiszesz lepszy? Ja mówię, no pewnie, że tak. Mnie to napisz. No i na drugi dzień przyniosłem tekst do Ogniowych Strzelb, Śmielej, o głowie. Jezu, jak się cieszę. I on mówi, o, grubo lepszy. To będziesz pisał tekst. No i tak się zaczęło. No to dobra, to dla wszystkich tych, którzy dzisiaj nas słuchają, a którzy być może z racji tego, w którym roku się urodzili, mogą czegoś nie pamiętać. Ja pamiętam, dla mnie to jest hymn tak naprawdę moich wczesnych lat dorastania. Bo w sumie to cieszę się, że pan po prostu dzisiaj z nami jest na 89.8 FM. Gramy. To też będzie koncert życzeń. Czas na nową płytę. Tak jest, bo oprócz tych numerów, które doskonale znamy i które mamy wyśpiewane w głowach, dzisiaj wspólnie z autorem tych kompozycji słuchamy także nowej płyty Lecha Janerki. Przypomnę tylko, tytuł to Gipsowy odlew falsyfikatu. Muszę powiedzieć, że bardzo ładną pan taką zaporę ogniową sobie stworzył, bo można powiedzieć, że krytyków można byłoby spuścić, brzydko mówiąc, na drzewo, powiedzieć, słuchajcie, ale przecież od początku mówiłem, że to jest w zasadzie podróbka nawet podróbki. Proszę się nie spodziewać oryginału, ani oryginalności. Tytuł płyty pojawił się w nie wiadomo skąd, bo pamiętam, że grałem na którymś z męskich grań, już nie pamiętam kiedy, chronologia nie jest moją mocną stroną. Jeden z prowadzących powiedział, słuchaj, słyszałem, że nagrywasz nowy materiał. Ja mówię, no tak, a jaki płyta będzie miała tytuł? A ja, nie wiem, zupełnie z powietrza, Gipsowy odlew falsyfikatu. I jeszcze nie było piosenek, nie było niczego. No i to gdzieś poszło w ogóle w Polskę, że nowa płyta Lecha Janerki będzie nosiła tytuł Gipsowy odlew falsyfikatu. Trochę od czapy, można powiedzieć, w sensie tak po prostu... Trochę od czapy, trochę złośliwie, trochę przekornie. Aha. Myślę sobie, nie jest to takie złe. No i tak zostało. A pan był, tak
a propos swojego, w sensie tego życia gdzieś tam licealno, wyobrażam sobie studenckiego, to pan był takim buntownikiem, jak pana czasami opisują i kreują w mediach, czy nie potrafił pan wdziubdać na przykład komuś, jak ktoś podskoczył? Bo pan jest z Nowowiejskiej, jeśli dobrze pamiętam. Tak, urodziłem się na Placu Solnym, ale potem chyba w wieku 4 lat rodzice, kiedy miałem 4 lata, rodzice przeprowadzili się na ulicę Nowowiejską. Częściej dostawałem w papę niż komuś dawałem, także, okay. Także ten, ale nie stroniłem, owszem. Okej, tak chciałem podpytać, tylko pozwolę sobie włączyć naszych słuchaczy do tej rozmowy. Marta pisze: jejku, pan Lech i pani Bożenka, mój Boże, ile przeżyć. Kiedyś zostawił u mnie na kanapie kluczyki od samochodu. Ciekawe, czy odebrał, bo tego już nie napisałam. Pozdrawia serdecznie w każdym razie i dorzucam jeszcze jedno od Alicji, która napisała, że pamięta koncert Lecha Energii, który miał się odbyć na Sępolnie w Muszli Koncertowej. To było wieki temu. Koncert się nie odbył, ponieważ zdaje się zabrakło prądu. Nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zostałam szczęśliwą posiadaczką tekstów Janerki, więc... No tak, był taki koncert na Sępolnie, kiedy okazało się, że przyjechaliśmy właśnie po jakimś poprzednim koncercie gdzieś tam z Polski i od razu na scenę na Sępolnie. Robił się zmierzch. Puknęliśmy pierwszy numer i aparatura nie wytrzymała. To znaczy pobór prądu się okazał. Potrzebowaliśmy więcej niż tam w gniazdku było. I to wszystko wysiadło. No, nieprzyjemne. Cała masa ludzi z dziećmi. Świetna pogoda, świetny nastrój. No i pełne fiasko. To się, proszę, panie Lechu, nazywa zabawawa. Zabawa przednia, ale komentarz też, i to tak jak powiedziałem poza anteną do pana, że to jednak jest ta druga, nazwijmy to, część pana, czyli chętna jednak, by publicystyczne pióro czasami zanurzyć nieco głębiej i parę zgłosek przynajmniej dać nam do zrozumienia, że pan też obserwuje, siedzi i obserwuje, tak jak pan mówił. No tak, ta piosenka to taka czkawka po tym, co się działo. I dzieje się. No w tej chwili już trochę się inne rzeczy dzieją, także trochę ta piosenka się zdezaktualizowała, ale to był jakiś zapis tam sprzed 5 lat chyba w sytuacji ogólnej. Muszę pana zapytać o koncert. Muszę pana zapytać o to, w jaki sposób chcecie pokładać mniej więcej akcenty. Oczywiście pan ma pełne prawo niczego nie zdradzać, ale podpytam mniej więcej, w jakim składzie przede wszystkim się pojawicie w wrocławskim NFM-ie. Jak ten koncert sobie gdzieś w głowie planujecie? Pan w zeszłym tygodniu był na próbach. Pamiętam, opowiadał pan, że wy sobie po prostu szykujecie się do całej tej podróży. No i pewnie tam już mniej więcej ukute macie w głowach, jak to będzie. No więc z tym materiałem na koncertach, mówię w tej chwili o ostatniej płycie, no jest problem, bo oddając płytę, a było to w listopadzie poprzedniego roku, rozmawialiśmy z Bożeną. No, nasze zdrowie pozostawia wiele do życzenia i stwierdziliśmy, że zamykamy teatrzyk koncertowy i nie gramy. No ale potem jakieś przyszły lepsze dni i stwierdziliśmy, że przede wszystkim nie liczyłem na to, że płyta jakoś zostanie zauważona. I że to się pan zdziwił, bo naprawdę została zauważona. Tak. 5 nominacji do Fryderyków. No tak, jeszcze Onet mi jakiś medal tam wystosował i recenzje dobre. No i w takiej euforii postanowiliśmy zagrać parę koncertów z nowym materiałem. Z tym, że ta decyzja zapadła chyba w lutym. A ponieważ płyta była robiona przez telefon, nie zagraliśmy żadnej próby do tej płyty, robiąc tą płytę, tylko praktycznie na kilka stanowisk pracowaliśmy, do mnie to spływało, potem dostawał to Bartosz Straburzyński, który był producentem, on to kleił, wysyłał do mnie, ja korygowałem i tak w nieskończoność. Nie było żadnych prób. Postal Service System, znamy to. No więc płyta jest tak zwaną płytą studyjną. No i ze względu na to, że bardzo późno podjęliśmy decyzję, że będziemy te piosenki grali na koncertach w tym roku, no zrobiliśmy kilka prób.
Zrobiliśmy... Słabo to idzie. Bardzo mocno nas pan zachęca do przyjścia Narodowego Forum Słabo Muzyki. To idzie. Zadzwoniłem do Bartosza Dziedzica, producenta płyty Brodki, Dawida Podsiadły, Rojka. I Bartek mówi, słuchaj, to, że wyjdziesz i super zagrasz, to nikogo to nie interesuje. Kogo to obchodzi? Wiadomo, że dobrze zagrasz. Mówi, ale ludzie najbardziej by byli zainteresowani, gdybyś wyszedł i wszystko pomylił na przykład. Żebyś w ogóle nie potrafił tego wykonać. Żebyś był taką, wiesz, totalną gapą, a na końcu, żebyś się jeszcze wywrócił i tam, żeby cię ściągnęli z tej sceny. I wtedy ludzie by to pamiętali. No więc byłoby pisane. Dodał mi trochę odruchy. Zawsze mogę pójść w taką opcję. No ale nie, no siedzimy dzielnie i poświęciliśmy tam kilka prób na to, żeby jakoś naszkicować przynajmniej w wersji koncertowej te utwory. Ciekawskich zapraszam na koncert do NFM-u w sobotę. To już za sekundy, no więc... Nie brakuje ich. Pozdrawiają przy okazji. Jezu, jak się cieszę, że dzisiaj Lech Janerka w studiu. Przede wszystkim pozdrowienia także od absolwenta LO3. Pan chyba też kończył trójkę. Kończyłem trójkę, tak. Dobre wspomnienia, czy tam kogoś trzeba byłoby pomachać mu tak nieco? Ja uwielbiałem szkołę. W ogóle pewnie jestem rzadkością, ale tak się złożyło, że całe moje życie to była szkoła. No i że było śmieszniej, podstawówka i potem szkoła średnia. No i obie pan lubił? Tak, tak. A to ewenement, naprawdę, tak. Bo ja podstawówkę... Tam się działo po prostu, okay. Cały czas się działo. W ogólniaku, dzięki ogólniakowi zacząłem pisać teksty, bo miałem świetnego polonistę, profesor Bednarek, nie żyje już niestety. Dzięki ogólniakowi zacząłem grać na gitarze, bo była taka możliwość, żeby pożyczyć gitarę. Dzięki przyjaciołom ze szkoły średniej zacząłem słuchać muzyki, bo idąc do szkoły średniej nie słuchałem w ogóle muzyki. A nie miał pan muzyki w domu? W sensie tam ktoś nie podpowiadał? Nie miałem, bo była bieda, madam. Czyli praktycznie tam... Radio we wczesnym dzieciństwie, potem je szlak trafił i potem po latach dopiero gdzieś tamten nie mieliśmy gramofonu. Ale pana historia z gitarą i z basem i w ogóle generalnie z graniem była zagrożona w pewnym momencie, bo tam z tego co pamiętam jakaś historyczka się pojawiła, która niezbyt pochlebnie wyraziła się na pana temat. Czy nie będziemy już jej wyciągać dzisiaj tego? No nieprzyjemnie. No pani z dużym doświadczeniem pedagogicznym, to była podstawówka wczesna. Wczesne klasy, jakaś trzecia klasa chyba, zapytała, które z dzieci gra na instrumenciku? A ja miałem gitarę w domu. No. Taką maluśką, jakąś dziwną. No i ja mówię, ja. A to pani mówi, to dymaj. Się wystawił tam, no, mówiąc wprost. No nie wiedziałem, że się wystawiam, tylko z impetem ruszyłem do domu. Za chwilę byłem z gitarą z powrotem, bo niedaleko mieszkałem. Chodziłem do 78 szkoły. To jeszcze tylko chcę powiedzieć słuchaczom. Wypuszczali uczniów do domów, żeby mogli pójść po własne przedmioty i wrócić do szkoły. Dzisiaj niewyobrażalne. Jedziemy dalej. No, czasy się pozmieniały. No i wróciłem z tą gitarą, akurat na fali była malowana Lala Karyń-Stanek. No, ale ja nie potrafiłem grać, tylko waliłem do rytmów nienastrojoną gitarę i wrzeszczałem tekst. A pani grała na fortepianie, to była taka przedwojenna nauczycielka. No, nie doceniła pana energii. Nie, no po prostu parsknęła śmiechem, dzieci za nią. Totalnie mnie to spieszyło i nigdy przez następne, nie wiem, tam... z 15 lat albo i więcej w ogóle nie myślałem o graniu, ani o braniu instrumentu do ręki. No to faktycznie. No to taka przygoda. No ale potem w ogólniaku namówili mnie, żebym słuchał muzyki, bo będzie mnie łatwiej zidentyfikować z grupą. Będziesz przynależał. Niesamowite było to, że akurat wtedy, kiedy chodziłem do szkoły średniej, no to powstawały arcydzieła, klasyki muzyki rockowej. To pamiętam rok, w którym wyszła płyta Hendrixa, ostatnia Beatlesów, Janis Joplin, King Crimson, Led Zeppelin i tak dalej. Się kiedyś mówi, że pan tu przyjdzie, to pogramy sobie wspólnie te klasyki, bo to są też moje klasyki. Ja wtedy tylko słuchałem, to była oczywistość. Wydawało się, że zawsze tak będzie. Dokładnie. Że takie płyty będą wychodzić, że na tym polega ta muzyka rockowa, że wychodzą arcydzieła. Panie Lechu, ja tutaj pozwolę sobie teraz na przecinek muzyczny. I jeszcze tylko dodam, że bardzo ładnie i tak...
powiedziałbym, z klasą nauczył pan przeklinać mojego 11-latka, bo po cichu algorytmy podpowiedziały mu a propos Kasi Kowalskiej, że jest taka postać jak Lech Janerka. I proszę sobie wyobrazić, że on jako jeden z pierwszych utworów usłyszał ten oto utwór. Proszę posłuchać. Muzyczny Wrocław. Z Lechem Janerką w roli głównej, od strony muzycznej, słownej, także dzisiaj naszym gościem między 18 a 19 w Muzycznym Wrocławiu. Wie pan, ja tak sobie tak myślę, że są czasami takie sytuacje, że jak kogoś się już zaprosi tak ważnego w kwestii, nie wiem, wrocławskiej muzyki, to w zasadzie można byłoby już zamykać biznes, zakończyć i tak dalej. Specjalnie to powiedziałem, żeby wzbudzić pana zainteresowanie, dlatego że bardzo często we wrocławskich wypowiedziach pojawia się takie czołobitne podejście do pana postaci. Mnie to osobiście trochę przeszkadza. Ja generalnie nie lubię zbytnio, gdy stawia się niektóre w ogóle postaci zbyt wysoko na różnych tam piedestałach i tak dalej, dla własnych korzyści bądź niekorzyści. A chcę pana zapytać, jak pan się z tym odnajduje, gdy, tak jak mówiłem, tu ikona, tu król, tu najważniejsza postać, najbardziej znamienita postać w historii polskiego rocka. Jest pan zdecydowanie oryginalną postacią, jest pan postacią absolutnie odważną w kwestii tego, co pan robi muzycznie, ale na takie słowa, pan się obraża, pan się wzdryga, czy może przyjemnie po prostu panu jest, bez takiego oszukiwania się? Nie myślę o tym. Pamiętam, że po nagraniu drugiej płyty, a pierwszej solowej po historii podwodnej, przy jakiejś tam okazji poszedłem do kalambura. No i bramkarz powiedział mi, że to jest miejsce dla artystów i niestety mnie nie wpuszczą. Przepiękne. No więc ja nie mam jakiegoś rozbuchanego w ogóle. No nie byłem wystarczająco znany albo coś takiego. No więc tak to działa. Ponieważ jestem domatorem, rzadko słyszę jakieś tam pochwały. No to być może między słowami dzisiaj pan ode mnie też usłyszał, bo może nie wprost, ale... No kiedyś palnąłem, że jestem świętą krową polskiego rocka, bo rzeczywiście przeczytałem jakąś tam recenzję i... To się do dzisiaj pan musi z tego tłumaczyć. Dostałem, pewnie, tak, Fryderyka za płytę alternatywną roku, a to była chyba najbardziej popowa płyta, jaką zrobiłem, mówię o płycie Plagiaty. Była popowa po prostu. No więc pomyślałem, za wysługę lat. To się należy. Za prezencję, za ubór. No, jakoś tam ludzie są mili i próbują jakoś tam przygłaskać. To jeszcze panu, żeby już nie przygłaskiwać, powiem tylko, że jest pan nominowany w kategorii Artysta Roku. O nagrodę powalczy pan z Krzysztofem Zalewskim, z Mrozem, Taco Hemingwayem i Vito Bambino. Pana Dupa jak Sofa nominowana jest w kategorii Utwór Roku. Do tego Album Roku Alternatywa, Kompozytor Roku i jeszcze Autor Roku, więc 5 szans. Za wszystkie 5 my po wrocławsku i nie tylko pewnie po wrocławsku dzisiaj po prostu trzymamy bardzo mocno kciuki. Czy ja mam panu życzyć jeszcze jednego albumu, nazwijmy to tak, jak pan sobie tutaj na antenie zażyczył? No jeżeli się siły dopiszą i zapał i wena, to jeszcze jedną płytę zagrał, taką na koniec. Przyglądam się karierze Paula McCartneya. Gość ma 82 lata bodajże w tej chwili. Pan w ogóle Beatlesów to tak sowicie lubi. No tak, no tak. Oni mnie bardzo mocno napędzali przez jakiś tam okres czasu. A w tej chwili przyglądam się McCartneyowi i chociaż już w najmłodszym Beatlesem, jeżeli chodzi o wygląd, to chyba jest Ringo Starr, bo wygląda na coraz młodszego z roku na rok. U niego idzie w drugą stronę. McCartney się trochę pomarszczył i tak dalej, ale wigor mu nie gaśnie. Gra koncerty 2,5 godzinne. Głos już nie ten, ale tam próbuje dzielnie warczyć. No cóż, no nie wolno się poddawać. Zobaczymy, jeżeli zdrowie dopisze, tak jak mówię, to jakieś tam pomysły mam. I być może już potem, jak przestanę grać koncerty, sobie siądę cichcem, a studio mam też w domu, to gdzieś
po swojemu. Dźwięk do dźwięku, dźwięk do dźwięku i być może jeszcze jedną płytę nagram. Za co bardzo mocno trzymam kciuki i dziękując jednocześnie za pana obecność dzisiaj w studiu Radia RAM. Wiem, że to nie jest tak, że jakoś takim, nazwijmy to, masowym ruchem odwiedza pan studia radiowe i telewizyjne. Z tym mocniej w sumie w imieniu całej redakcji pięknie dziękujemy za wizytę. Ja dziękuję, kłaniam się. I zagramy jeszcze i żeby pan nie myślał sobie, że pan A, nie ma talentu, B, nie ma pan wigoru, C, nie nagrał pan paru naprawdę znaczących i niekoniecznie ogrywanych tylko na antenie numerów, to moim zdaniem to jeden z najlepszych, które się pojawiły. Proszę posłuchać.